Ministerstwo przedsiębiorców, którzy okradają własne spółki. Prokurator zajmie się osobami, które działają na szkodę swojej firmy. Na sprawie napisał jeden z dzienników. Przedstawiciele przedsiębiorców są świadomi nadużyć, ale nie wierzą, że zaostrzenie przepisów karnych rozwiąże problem. Resort Sprawiedliwości analizuje pomysł przywrócenia artykułu 585 Kodeksu Spółek Handlowych. W jego myśl za działania na szkodę spółki groziło do 5 lat pozbawienia wolności i grzywna. To powrót do normalności w kodeksie spółek handlowych, powiedział poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Artykuł 585 Kodeksu Spółek Handlowych precyzował odpowiedzialność osób zarządzających spółką za działania, mówiąc delikatnie, niekorzystne dla spółki. Wówczas w 2000